Gimnazjaliści w całej Polsce zakończyli egzaminacyjne zmagania. W ciągu 3 dni uczniowie klas trzecich musieli zmierzyć się z pytaniami, które sprawdzały ich wiedzę z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, języka obcego. Jak sobie poradzili, jakie zadania sprawiły im największą trudność, postanowiliśmy to sprawdzić. Polski mnie trochę zaskoczył, nie był aż taki trudny, lecz dziady dla mnie był troszkę sprawił mi problem. Z polskiego było takim, powiedzmy, zaskoczeniem, bo był tekst dziadów, po czym jedno pytanie było nie do tego fragmentu, który był zamieszczony w tekście. Ten tekst z dziadów chyba był najgorszy dla mnie. Spodziewałeś się czegoś innego? Spodziewałem się rozprawki na pewno, a nie opowiadania. Historia była o wiele prostsza, bo nie musieliśmy tak naprawdę nic wiedzieć, tylko wystarczyło umieć myśleć. WOS i historia, to było dla mnie po prostu straszne. Które zadania były takie straszne z WOS-u i z historii? Najgorsze były te odnośnie traktatów, które zostały podpisane. I kto na przykład tam wszystkim to woził. Część przyrodnicza była dla mnie lekko trudna, ale tak to mam bardzo pozytywne wrażenie na temat egzaminu. Przyrodnicze dla mnie zawsze były trudnością, no i wypadły jak wypadły, tak na 2 razy. Matematyka była za to dosyć prosta. Chcę część matematyczno-przyrodnicza, bo jestem już z matematyki zwolniony. Matematyka była dla mnie bardzo łatwa, a angielski podstawowy to formalność po prostu, to banał. Angielski generalnie był bardzo prosty, więc tutaj na pewno dobrze, a pozostałe przedmioty myślę, że też w miarę. Według mnie 50/50, jedne po prostu trudne, drugie łatwe, ale do 80% myślę, że będzie wszystko. To jest najważniejszy dla nich egzamin. Drugi taki ważny, bo pierwszy przechodzili sprawdzian po szkole podstawowej, ale ten jest dla nich bardzo ważny, bardzo istotny, choćby nawet z tego względu, że będą ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. A każdemu młodemu człowiekowi w tej chwili zależy na tym, żeby dostać się do jak najlepszego liceum ogólnokształcącego, jak najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej. 3-dniowy maraton egzaminacyjny dobiegł końca. Wyniki testu uczniowie poznają w czerwcu. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.